W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w 2013 roku. W odprawie wziął udział zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Jarosław Rzymkowski oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Komendant Powiatowej Policji w Kępnie inspektor Krzysztof Zimny przedstawił poziom realizacji strategii Wielkopolskiej Policji przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie, która w 2013 roku miała 98 pracowników etatowych, z czego 10 pracuje w posterunku Policji w Trzcinicy. Obecnie jest 5 wakatów do pracy w kępińskiej komendzie. W 2013 roku do pracy w służbie przyjęto 7 osób, a 2 przeszły na emeryturę. Podczas odprawy przedstawiono wyniki pracy kępińskich policjantów w różnych kategoriach. Ciekawą statystykę obrazuje czas realizacji na zdarzenie. Policjanci w minionym roku na terenie wiejskim potrzebowali średnio 10 minut i 47 sekund, aby dotrzeć na miejsce zdarzenia. W terenie miejskim wygląda to jeszcze lepiej, średnio 7 minut i 6 sekund. To najlepszy wynik od lat, a w obydwu przypadkach mieszczący się w progu wymagalności. Ogółem popełniono w naszym regionie 1612 przestępstw, prawie 300 więcej niż w roku 2012, z czego 703 to przestępstwa o charakterze kryminalnym. W 7 wybranych kategoriach przestępstw, które są najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież z samochodu, rozbój, bójka i pobicie oraz uszkodzenie ciała i uszkodzenie mienia, dokonano 381 przestępstw, a 41 sprawców zatrzymano na gorącym uczynku ich popełnienia. Policjanci w Kępnie mogą się poszczycić 100% wykrywalnością przy rozbojach, bójkach i pobiciach, uszkodzeniach ciała. Gorzej jest z wykrywalnością kradzieży samochodów, tutaj na poziomie 25%. Wpływ na te wyniki miała z pewnością budowa drogi S8. Budzą pewne obawy wzrostowe dynamiki w niektórych kategoriach przestępstw. Mówię tu o tych przestępstwach, które są szczególnie dotkliwe społecznie, o przestępstwach skupionych w tych 7 kategoriach, które głównie oceniamy. Jednostka tutaj odnotowała niestety wzrost dynamiki z niekorzystnym spadkiem jednoczesnej wykrywalności. Główne wzrosty dynamik nastąpiły w zakresie bójek, kradzieży rzeczy i uszkodzenia rzeczy. Ja przyjmuję tutaj do wiadomości słowa pana komendanta, poparte zresztą wystąpieniem pana starosty, że faktycznie na terenie powiatu miała miejsce bardzo duża budowa skupiająca dużą rzeszę pracowników zewnętrznych i niewątpliwie miało to wpływ na zagrożenie, które na terenie występowało. Niemniej pragnę zwrócić uwagę na te wzrosty, bo są one niepokojące i w niektórych kategoriach towarzyszą również spadki wykrywalności. Rozumiem, że budowa została zakończona i te tendencje negatywne są zakończone już w pracy tej jednostki. Jaki rzeczywisty wpływ ta budowa miała, to pewnie trudno ocenić. Pan komendant wskazywał to tutaj ilości i tak jak powiedziałem, przyjmuję to do wiadomości, jednak proszę w roku przyszłym skupić się na tym, aby poziom przede wszystkim wykrywalności przy ograniczeniu dynamiki wrócił do poziomu takiego, który był w Kępnie w latach poprzednich. Miniony rok był bardzo trudnym okresem dla pracy kępińskich policjantów. Wiele wyzwań, które pojawiły się tutaj do realizacji, spowodowało, że był to jeden z trudniejszych okresów, szczególnie jeżeli chodzi o pracę w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej, tutaj z szczególnym uwzględnieniem przestępczości przeciwko mieniu. Szczegółowe statystyki podsumowania rocznej pracy policji w Kępnie na naszej stronie internetowej.